Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo gorąco z Charleston w południowej Karolinie. Będzie to króciutki odcinek, zastanawiałam się długo, czy go nagrać po polsku, czy po angielsku i postanowiłam, że nagram go po polsku z tego względu, że myślę, że znajdzie się dużo informacji po angielsku, że te filmiki są na YouTube, a po polsku może jest mniej, nawet nie wiem, nie przeglądałam akurat tego. Jesteśmy w Charleston przez tylko 2 dni, także mieliśmy chwilkę na to, żeby z rodziną pochodzić po mieście, pozwiedzać, przyjechać się też na plażę do Folly Beach. Kiedy tutaj przyjechaliśmy, zaczęliśmy spacerować uliczkami, które są świetne do chodzenia. Naprawdę polecam, polecam. Jest to miasto z takim europejskim przepychem, gdzie naprawdę fajnie jest pochodzić, bo takie miasta w Stanach czasami ciężko znaleźć. Więc na pewno Charleston zalicza się do jednych z miasteczek moich ulubionych, poza Williamsburgiem, Savannah, które są troszeczkę podobne właśnie w tym sensie, że można chodzić i że po prostu wyglądają one bardzo europejsko. Chcę powiedzieć, że Charleston jest najstarszym miastem w południowej Karolinie. To miasto było założone na cześć króla Charlesa II z Anglii, ale od 1783 roku nazwa Charleston została zaadoptowana. W Charleston znajdował się najstarszy i najważniejszy port w południowej Karolinie. Większość czarnoskórnych ludzi w Stanach Zjednoczonych właśnie może znaleźć swoich przodków Charleston, bo właśnie to tutaj większość z nich została przywieziona za czasów kolonialnych. Ta uliczka, którą tutaj widzimy, plac, na który każdego dnia wielka ilość niewolników została wyrzucona. Wystawiani oni byli na aukcje i właśnie tam można było na takim targu kupić niewolnika. Podczas czasów kolonialnych to było miasto największe i najbogatsze. I tak jak właśnie widzimy na tych filmikach, nasz hotel znajduje się bardzo blisko ulicy King Street, który jest takim dystryktem na zakupy, czyli taki shopping district składający się jakby z 3 części. Górna część to są takie sklepy bardzo drogie, może to są właśnie jakieś biura architektów. Po środku znajdują się butiki, bardzo znane sklepy. Tutaj niedaleko właśnie jest Sephora, jest Louis Vuitton, jest Gucci, ale znajduje się też i Target, czyli taka strefa zakupów. A idąc na południe w kierunku wody, tam są bardziej sklepy z antykami lokalne. Czyli ulica jest naprawdę bardzo ciekawa. No i co chcę powiedzieć na temat tej ulicy, tak jak tutaj widzicie właśnie na moich nagraniach, architektura jest naprawdę przepiękna. Także nawet jak nie przyjeżdżacie tutaj na zakupy, to myślę, że warto jest po prostu przyjechać i pochodzić tą uliczką i podziwiać piękną, piękną architekturę Charleston. Także widać to bogactwo, widać, że właśnie za tamtych czasów to było miasto bardzo, bardzo bogate. Drugą rzeczą, którą zauważyłam nawet przechodząc tą ulicą, to jest wielka ilość banków. Tutaj jest bank, jeden bank, drugi bank. Tak właśnie widzicie na moich filmikach. Jeden za drugim same banki. I myślę, że to też właśnie świadczy o tym, że to było miasto bardzo bogate. Więc spacerowaliśmy uliczką King, szliśmy w kierunku wody. Tam znajduje się właśnie budynek Customs, czyli budynek celny, gdzie kiedy statki przyjeżdżały, to był port i tam właśnie sprawdzano wszystkie produkty, które były przywożone do Ameryki. W czasach kolonialnych miasto to było znane z uprawy ryżu i indygo. Słyszałam o indygo, ale do końca nie wiedziałam, co to jest, więc musiałam sobie zerknąć w internet, poczytać na temat indygo. To była taka roślina, która była używana do farbowania materiałów w tamtych czasach. Ona potem ze czasów
wojny rewolucyjnej troszeczkę przepadła i przestano jej używać. Troszeczkę wróciła teraz do łask, gdzie właśnie artyści używają tej rośliny do farbowania. To jest przepiękny, przepiękny kolor niebieski, ale Charleston było właśnie znane z uprawy indygo i ryżu, które było wywożone do Anglii. No i przy wodzie, co też często można zaobserwować, to są cruise ships, czyli wielkie statki, które nie mam pojęcia ile razy, ale bardzo, bardzo często zatrzymują się w Charleston, także można zobaczyć Charleston także ze statku. Tutaj pewnie jest jeden dzień, kiedy turyści mogą pospacerować po uliczkach bez zatrzymania się, bo nie wspomniałam, że Charleston jest dosyć drogie, bo rzeczywiście my szukaliśmy tutaj hoteli i bardzo, bardzo ciężko było znaleźć coś poniżej $250-$300 za noc. Niektóre hotele nawet sięgały do cen $500-$600 za noc, więc jest to miasto dosyć drogie. Myślę, że można znaleźć jakieś inne opcje, żeby tutaj przyjechać dużo, dużo taniej. Przepraszam, mucha mi tu lata. Ha! Ale także, jeżeli przyjeżdżacie z dziećmi, to też poradziłabym może tak, żeby zostać nawet w Folly Beach, bo jest to przepiękna plaża, na którą pojechaliśmy właśnie drugiego dnia. Znajduje się tam przepiękne molo, którym można pospacerować. I plaża też jest bardzo ładna, jest bardzo czysta, woda była ciepła. Już jest, mówię, początek maja, woda była ciepła, więc moje dzieci pluskały się w wodzie, chciały z tej wody wyjść. No i znajduje się tam też dużo restauracji, fajnych sklepików, no typowo, typowo piękne miasteczko przy wodzie. Także myślę, że może jest taniej zatrzymać się w Folly Beach i dojechać do Charleston, bo tam jest tylko 8-9 mil, co prawda jedzie się dużo dłużej ze względu na korki, które są na tej trasie zawsze. No i kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest też market, który znajduje się bardzo blisko tutaj w centrum Charleston, który wygląda jak taki nasz troszeczkę bazar. Akurat tutaj ci ludzie, którzy sprzedają te różne rzeczy, to są bardziej artyści. Znajduje się też kilka miejsc, właśnie jakieś tam czekoladki, może jedzenie, ale większość to są rzeczy tworzone ręcznie, artystyczne. Ale świetnie się przejść, jest to miejsce też historyczne. Wydaje mi się, że otwarte w 1807 roku. Także słuchajcie, przejdźcie się tym całym marketem, tym bazarem, który znajduje się w centrum Charleston, bardzo blisko portu. I kolejną rzeczą, którą naprawdę uważam, że warto odwiedzić, to jest wycieczka bryczką, którą my wzięliśmy późnym wieczorem. Było to bardziej takie ghost tour, czyli jakby wycieczka bryczką z opowieściami o duchach. Co prawda nie było za wiele opowieści o duchach, nie było to straszne, więc z dziećmi jak najbardziej nie ma problemu. W ciągu dnia to są zwykłe wycieczki, troszkę dłuższe, a wieczorami to są taka wycieczka duchów. Jakby jest to bardzo, bardzo przyjemna wycieczka, która mi osobiście bardzo się podobała, bo można się zrelaksować, popatrzeć na te uliczki. Widzieliśmy kolonialne domy, kościoły, piękne uliczki, mijaliśmy parki, stare cmentarze. Nie było za dużo turystów. Chcę przypomnieć, że tutaj to jest właśnie 2-3 maj. Jestem zaskoczona, bo nie było ich tak dużo. Być może latem jest turystów więcej. A akurat w naszym przypadku mieliśmy bardzo fajnego konia i dowiedzieliśmy się o nim, że pije 4 piwa dziennie, 2 Yuengling na śniadanie i potem na kolację jeszcze 2. I tak zachowywał się, jakby był troszeczkę podpity. Jedna rzecz, jest to, wydaje mi się, że troszkę drogo, bo kosztuje to $50 od osoby dorosłej i $40 od dziecka powyżej 3 roku życia, więc to też nie jest aż taka tania rzecz. Ach, już w tych czasach to tak jest właśnie. Już nic nie ma tanio.
No i kolejną rzeczą, które też chciałabym, o której chciałabym opowiedzieć, to jest restauracja, która była bardzo, bardzo smaczna i nie aż tak droga. To było Qology. To jest w miejscu, gdzie idziecie koniec marketu, gdzie się kończy właśnie bazar, bardzo blisko portu. To jest miejsce, z tego co pamiętam, to ma logo, taką świnkę. I znane jest właśnie z barbecue. No, przyjechałam z Teksasu, żeby jeść barbecue w Charleston. I słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że to było jedne z lepszych barbecue, nawet lepsze jak w Teksasie, bo jedliśmy tam skrzydełka. Mój mąż zamówił też żeberka i były niesamowicie dobre. Naprawdę, naprawdę dobre jedzenie. No, ja akurat miałam hamburgera bez bułki, z sałatką i hamburger był troszkę zbyt mocno spieczony. Więc ja akurat, mi jedzenie tak średnio smakowało, ale jedzenie, które zamówił mój mąż, było przepyszne. Także jak tutaj przyjedziecie, chcecie spróbować barbecue, świetne barbecue, Qology. To tyle. Nie będę już więcej się rozgadywać, bo byliśmy tutaj króciutko. Wybieramy się zaraz na ceremonię ukończenia szkoły. Więc kończę krótki odcinek. Charleston, przyjeżdżajcie, naprawdę fajne miejsce do odwiedzenia. Do zobaczenia.